Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 11 na pole walki wkroczył nowy przedmiot. Bomba cienia. Bomba cienia spełniła nasze oczekiwania z małym dodatkiem. Jest to nowy przedmiot klasy zielonej. Pojawia się luzem, w skrzynkach i tak dalej. Takich bomb możemy trzymać aż 6 w jednym miejscu w ekwipunku. A gdy takiej bomby użyjemy, to zamieniamy się w ducha. Nasza postać dla nas stanie się ledwo widoczna oraz zyska moce podwójnego skoku i odbijania się od ścian. Jesteśmy w tym stanie o wiele bardziej mobilni. Dodatkowo stajemy się oczywiście szybsi. Takie zalety muszą być jakoś zbalansowane i dlatego, gdy jesteśmy duchem, nie możemy podnosić łupów ani budować. Dla przeciwników za to jesteśmy kompletnie niewidzialni, dopóki nie zacznie się odliczanie ostatnich sekund jako duch. Przeciwnicy może nas nie zauważą, ale kule nadal są dla nas śmiertelne. Poza tym to kilka dni temu do gry weszła też nowa funkcja, która pozwala zaprosić do naszego lobby aż 15 osób. W sumie z nami to jest aż 16 osób w lobby. W takiej grupie można rozpocząć naparzankę albo dowolny tryb z wielkimi drużynami. A w temacie zmian na mapie to kamienna para w końcu się spotkała. Ale co ciekawsze, to wczoraj o 18 rozpoczął się ogromny event z wulkanem. Runa o tej godzinie poleciała do wulkanu, tym samym aktywując kolejny interaktywny event. Wulkan zaczął bulgotać i tryskać lawą, a my gracze tym razem zadanie mieliśmy dosłownie nakarmić wulkan. Po wrzuceniu maców lub amunicji do wulkanu, on nie trawił. W nagrodę za nasze ofiary dostawaliśmy leczenie. 20 maców lub amunicji daje 10 punktów zdrowia, 40 maców lub amunicji daje 20 punktów zdrowia lub kewa i tak dalej. W pewnym momencie jednak runa bez powodu wystrzeliła i zamiast wylądować w zalewie zdobyczy, utknęła w ziemi w słonych strzechach. To był oczywiście błąd, ale sam event dalej był aktywny. Na hologramie runy był też pasek postępu, który się zapełniał poprzez karmienie wulkanu. Bardzo powoli, ale się zapełniał. Gdy tylko ten pasek się wypełni, wulkan wybuchnie i wystrzeli dwie skały. Jedną na sklepową sodybę, a drugą na wykrzywione wieże. Obie te miejscówki zostaną poważnie zniszczone. Po ostatniej aktualizacji, czyli dzisiaj, ten event się zresetował. Nie ma ani runy, a wulkanu już nie można karmić. Dzisiaj o 18 powinna pojawić się runa na zalewie zdobyczy, a jutro powinna wystrzelić do wulkanu. Może już dziś pojawi się wulkanie, jeśli twórcy gry postanowią przyspieszyć ten proces. Miejcie uwagę na live'y. A na monitorach świeci już w sumie 5 obrazków. Brakuje tutaj tylko Infinity Blade. Jutro rano powinien się tutaj pojawić, co oznacza, że już jutro lub pojutrze rozpocznie się wielkie głosowanie na poród jednego z tych 6 przedmiotów. Co ciekawe, w tej aktualizacji pojawiło się też kilka nowych dźwięków do wydarzenia z głosowaniem. Przedwcześnie nagrał je dla nas Hypex. Zostaję was z najciekawszymi dźwiękami na koniec. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do słuchania.